To oficjalne tłumaczenie polskiej modlitwy Ojcze Nasz nie brzmiało Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Wszystkie pokolenia Polaków odmawiały tę modlitwę inaczej. Odmawiając modlitwę Ojcze Nasz według nowego tłumaczenia, zaburzamy istotę samego nieba, ponieważ to nie współgra z ideą posoborowego katolicyzmu, który bardzo polubił się z pewnymi liberalnymi prądami mówiącymi o równości, o czym Kościół nigdy wcześniej nie nauczał. To był sztandar rewolucji francuskiej. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić temat modlitwy Ojcze Nasz, taki konkretny fragment tej modlitwy zasadniczo i opowiedzieć o błędzie, który większość z Was, a myślę, że praktycznie prawie każdy, popełnia odmawiając tę modlitwę w języku polskim. Dzieje się to ze względu na to, że w dzisiejszych czasach jest takie, a nie inne tłumaczenie tej modlitwy. No i niestety jakby ten błąd jest tutaj powielany. Ze względu na to, że i w mszale, w nowej mszy jest ten błąd, ale też we wszystkich modlitewnikach współczesnych też ten błąd się powiela. Ale zanim przejdę do tematu właściwego odcinka, to na wstępie chciałbym poprosić Cię o zasubskrybowanie naszego kanału i kliknięcie w dzwoneczek, żebyś był lub była na bieżąco z kolejnymi filmami. Oczywiście, jeśli tego nie zrobiłeś jeszcze, bo jeżeli już zrobiłeś lub zrobiłaś, no to oczywiście dziękujemy Ci za Twoją subskrypcję. Natomiast jeżeli nie, no to proszę o zasubskrybowanie kanału. Możesz też zajrzeć na nasz fanpage na Facebooku Okiem Tradycjonalisty, do którego link znajdziesz w opisie filmu, a także na nasze Instagramy, do których link zamieszczam też w opisie. No i przejdźmy już do właściwego odcinka. Jak wiemy, Ojcze Nasz to jest modlitwa, która została nam podyktowana, zasadniczo apostołom, podyktowana przez samego Pana Jezusa. Jest to taka modlitwa, podstawowa modlitwa dla każdego chrześcijanina. My jako katolicy oczywiście tę modlitwę powinniśmy odmawiać codziennie, przynajmniej dwa razy dziennie. Myślę, że to jest takie niezbędne minimum, ale tutaj nie o tym. Generalnie pamiętajmy, że modlitwa to jest nasza rozmowa z Panem Bogiem. Jeżeli mówimy modlitwę Ojcze Nasz w języku polskim, bo to jest nasz język ojczysty i w prywatnej modlitwie myślę, że to jest język, którym powinniśmy się posługiwać. I teraz ta modlitwa Ojcze Nasz podyktowana apostołom przez Pana Jezusa była zapewne podyktowana w języku aramejskim, prawdopodobnie, bo w takim języku Pan Jezus mówił. Natomiast pamiętajmy, że Pismo Święte Nowego Testamentu w całości było spisane w języku greckim, a tak konkretnie w grece koine. I tutaj, jeżeli chodzi o treść tej modlitwy, no to jeżeli chodzi o oryginał, czyli to, jak ona została spisana, to możemy mówić właśnie o oryginale greckim. I teraz w oryginale greckim początek tej modlitwy brzmi następująco. Pater himon ho entois uranoi. Co na łacinę tłumaczymy Pater noster qui est in celis. I teraz bez znaczenia, czy weźmiemy oryginał grecki, czy weźmiemy tłumaczenie łacińskie, na końcu mamy po grecku tois uranois, a po łacinie mamy celis, czyli mamy zarówno w jednym przypadku i w drugim liczbę mnogą. Czyli słowo w niebie występuje tak naprawdę tutaj w liczbie mnogiej, więc nie mamy w niebie, tylko w niebiosach. I teraz jak zajrzymy sobie do starszych modlitewników, takich powiedzmy sprzed II wojny światowej, to oficjalne tłumaczenie polskiej modlitwy Ojcze Nasz nie brzmiało Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, tylko tak samo jak w oryginale greckim i tak samo jak w łacińskim tłumaczeniu i w sumie we wszystkich innych językach, mieliśmy tam Ojcze Nasz, któryś jest w niebiesiech. I teraz pierwszy raz z tym tłumaczeniem ja się spotkałem w Ziemi Świętej. Jak byłem w 2015 roku tam na pielgrzymce, tam jest kościół Paternoster. To jest kościół w miejscu, w którym Pan Jezus właśnie tę modlitwę apostołom podyktował. I mamy tam wypisaną tę modlitwę we wszystkich językach świata, w tym oczywiście w języku polskim. I ku mojemu zdziwieniu, oficjalne tłumaczenie, które tam zostało wypisane w języku polskim brzmiało Ojcze Nasz, któryś jest w niebiesiech. I to było moje zdziwienie. Ja myślałem, że to jest jakiś błąd, bo ja całe życie odmawiam to inaczej. Bo odmawiałem Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, tak jak większość z Was. Bo tak ta modlitwa jest przetłumaczona w obecnym szale posoborowym. Natomiast pamiętajmy, że wszystkie pokolenia Polaków odmawiały tę modlitwę inaczej. Odmawiały ją prawidłowo. Odmawiały ją tak, jak ona została w oryginale podyktowana. Teraz myślę, że w swojej prywatnej pobożności warto, żeby jednak tę modlitwę odmawiać tak, jak wszystkie pokolenia Polaków ją odmawiały, czyli stosować tutaj liczbę mnogą, a to dlatego, że jakby doskonale wiemy z tradycji, że niebo to nie jest jednolita struktura, w niebie mamy hierarchię i mamy chóry anielskie. I te chóry anielskie przynależą do poszczególnego kręgu nieba, dlatego od zawsze Kościół nauczał, że niebo to nie jest niebo jako jednolita struktura, tylko są niebiosa. Jest kilka kręgów i w niebie panuje hierarchia. Dlatego odmawianie tej modlitwy używając liczby pojedynczej może być troszeczkę mylące, dlatego że sugeruje nam, że w niebie mamy jakby jednolitą strukturę, nie ma hierarchii.
To by oznaczało, że wszyscy w niebie są równi, a tak naprawdę aniołowie, którzy mieszkają w niebie, nie są równi. Oni są podzieleni na chóry. Najbliższe chóry stoją przy samym tronie boskim, a te dalsze są od niego coraz bardziej oddalone. I tak samo prawdopodobnie osoby zbawione w niebie są podzielone na hierarchię. Zależnie od stopnia świętości, jaki ktoś osiągnął, no to w takiej odległości od Pana Boga się znajduje, w odpowiednim kręgu nieba. I tak naprawdę odmawiając modlitwę Ojcze Nasz według nowego tłumaczenia, no to jakby tutaj sobie podświadomie w naszej wierze zaburzamy istotę samego nieba. Myślę, że to tłumaczenie zostało zmienione w nowym szale właśnie po to, żeby tutaj jakby wśród wiernych powodować taki troszeczkę dysonans i żeby oni myśleli, że równość jest jakby cnotą katolicką. Bo jeżeli w tej najważniejszej modlitwie nie mamy podkreślonej tej ważnej prawdy wiary, jaką jest to, że w niebie panuje hierarchia, to dlaczego mielibyśmy tutaj na ziemi chcieć hierarchicznego systemu, czy to politycznego, czy też kościelnego? Dlatego to bardzo dobrze koresponduje ze zmianą nauczania Kościoła, która po Soborze Watykańskim II zaczęła się dostosowywać do pewnych liberalnych prądów. I tutaj po pierwsze mamy przykład ostatniego na przykład synodu, który teraz jest, który wprowadza w pewien rodzaj demokracji w Kościele, ale też mamy przykład tego, że Kościół przestał popierać hierarchiczne systemy. Kiedyś popierał monarchię, potem po upadku monarchii niekoniecznie popierał demokrację, w której wszystko jest równe. Popierał monarchię, popierał też dyktaturę katolicką i systemy takie, w których jest wyraźnie zaznaczona hierarchia. Zresztą wszystkie jakby organizacje katolickie w Polsce działające przed wojną też opierały się na strukturze hierarchicznej, dlatego że hierarchia jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w niebie. A jeżeli wzorujemy się na niebie, no to wzorujemy się na tym, co jest najlepsze. I dzięki temu właśnie takie organizacje jak na przykład, nie wiem, organizacje polskie narodowe, ale też, nie wiem, harcerstwo wcześniej, też struktura małżeńska, bo w małżeństwie też jest odpowiednia hierarchia. Oczywiście też Kościół sam, bo Kościół też jest hierarchiczny. Jakby te organizacje, wzorując się na hierarchii niebieskiej, wzorują się na najbardziej doskonałej formie sprawowania rządu i na najdoskonalszej strukturze funkcjonowania czegokolwiek. I tutaj zmiana tego konkretnego słowa w tej modlitwie jest jednym małym kroczkiem do tego, żeby w mentalności katolików wyprzeć potrzebę hierarchii. Ponieważ to nie współgra z ideą posoborowego katolicyzmu, który, jak wiemy doskonale, bardzo polubił się z pewnymi liberalnymi prądami mówiącymi o równości, o czym Kościół nigdy wcześniej nie nauczał. To jest wzięte wprost jakby z liberalnej ideologii, z oświeceniowej ideologii. To był sztandar rewolucji francuskiej, to był sztandar wszystkich liberalnych ideologii XIX wieku. I to jest też, na tym jest też zasadzona konstytucja Stanów Zjednoczonych, na tym jest zasadzona deklaracja niepodległości. Wszystkie błędne ideologie, które miały wyrugować Kościół z przestrzeni publicznej, zasadzały się właśnie na idei równości. Dlatego skoro wiemy, że zarówno w tekstach soborowych, jak i zwłaszcza w posoborowej ich interpretacji, wrogowie Kościoła chcieli wywrócić do góry nogami naukę tego Kościoła, no to jakby tutaj to jak najbardziej współgra z ich ideą i jest jakby kolejnym etapem mieszania w głowach katolików. Także polecam Wam odmawiać tę modlitwę tak, jak ona została podyktowana przez Pana Jezusa, tak jak w oryginale greckim i w tłumaczeniu łacińskim i zawsze w języku polskim też była powtarzana przez wszystkie wieki Kościoła. Czyli Ojcze Nasz, któryś jest w niebiesiech. Liczba mnoga. I to tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, no to tak jak mówię, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi aktywnościami na naszym kanale. Zapraszam też na fanpage na Facebooku i do śledzenia naszych dalszych aktywności. I to tyle na dzisiaj. Do następnego odcinka. Czołem!